Konfederacja prezentuje nowy program. Jest on reakcją na Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości. Program pod hasłem Polska na nowo został podzielony na 5 filarów. Niskie i proste podatki, niższe koszty życia, efektywna i nowoczesna edukacja, sprawna i dostępna ochrona zdrowia oraz państwo prawa. Konfederacja jedną ustawą chce zlikwidować 15 podatków. Zlikwidujemy podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek cukrowy, podatek opłatę paliwową, opłatę emisyjną, opłatę mocową, opłatę przejściową, opłatę reprograficzną. Pojawił się postulat obniżki cen paliwa do około 4 zł oraz dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Konfederacja nie spocznie, póki ten ZUS w Polsce będzie dobrowolny. Będziemy się to upominać codziennie, każdego roku. Na rynku mieszkaniowym ugrupowanie proponuje mieszkaniowe konta oszczędnościowe. W oświacie chce wprowadzenia bonu edukacyjnego. W myśl tej propozycji szkoły musiałyby zabiegać o uczniów. Podobny scenariusz miałby spotkać NFZ. Fundusz według polityków Konfederacji nie powinien być monopolistą w ochronie zdrowia. Krzysztof Bosak chce, by to obywatel decydował o tym, co zrobić ze swoją składką zdrowotną. Żeby każdy obywatel mógł wyjść do rynkowo utworzonego funduszu, który będzie zarządzał jego częścią składki zdrowotnej. Program ugrupowania będzie motywem przewodnim kampanii Wakacje z Konfederacją. Spotkania pod takim hasłem będą odbywały się do 7 sierpnia.